od dawna mówimy, że chcemy wzmacniać Koalicję Obywatelską jako podmiot startujący w kolejnych wyborach, natomiast nie uważamy, że formą wzmocnienia jest wspólny klub, dlatego że najzwyczajniej w świecie mamy więcej możliwości zabierania głosu, więcej możliwości prezentacji w mediach naszych poglądów, a po drugie siłą Koalicji Obywatelskiej była jej różnorodność. Jesteśmy zwolennikami utworzenia jednego wspólnego klubu Koalicji Obywatelskiej. Uważamy, że właśnie tej reprezentacji w tym momencie brakuje. No, członkowie Nowoczesnej i Platformy Obywatelskiej współpracują każdego dnia i w gminach, w klubach Koalicji Obywatelskiej i na szczeblu powiatowym i sejmikowym i naturalną konsekwencją jest także wzmocnienie idei Koalicji Obywatelskiej na szczeblu parlamentarnym. Nigdy żadna dyskusja na temat funkcjonowania, pracy, współpracy nie jest zamknięta. Ja zawsze mówię, że warto rozmawiać. W związku z tym oczywiście będziemy rozmawiać o różnych tematach, natomiast uważamy, że żeby wzmocnić Koalicję Obywatelską nie ma potrzeby łączenia klubu, wręcz odwrotnie, będzie to działać osłabiająco na możliwość zaoferowania wyborcom atrakcyjnej oferty wizji Polski na przyszłość. Jeżeli ze strony jakby innych osób, innych członków Nowoczesnej zostanie wysłany tak znaczący sygnał weta wobec idei Koalicji Obywatelskiej, jak odwołanie mnie ze stanowiska przewodniczącej, to będzie bardzo smutny moment. Jesteśmy w stanie integrować opozycję tu na poziomie parlamentarnym i być gotowym do wspólnego startu w wyborach europejskich. I tak rozumiem tę inicjatywę. Ja myślę, że takie przekonanie będzie budowane. Przekonanie jest klub Platformy Obywatelskiej, część klubu Nowoczesnej. Mam nadzieję, że to przekonanie będzie powszechne także u naszych partnerów z Nowoczesnej. Klub Nowoczesny nie zgodził się na razie na połączenie klubów. No, to będzie pewnie trwało. Mamy dzisiaj spotkanie klubu, będziemy starali się otwierać i dalej przekonywać, że to jest jedyny kierunek. Ja wiem, że kwestia samodzielności, podmiotowości, takiego własnego kierunku, on jest ważny i trzeba to szanować, ale dzisiaj przychodzimy, musimy pokazać, że nam bardzo zależy, jesteśmy zdeterminowani, żeby integrować, żeby iść razem, żeby działać we wspólnocie i w oparciu o zaufanie. I to jest ten czas i to jest sprawdzian dla dojrzałości politycznej nas wszystkich. My jesteśmy gorąco przekonani, że taki proces ma sens.